Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Jest ze mną wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek, pan Janusz Dębczyński, którego witam serdecznie i witam członka Komisji Edukacji, pana radnego Krzysztofa Kowalskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się z Państwem przed siedzibą przedszkola numer 30 przy ulicy Kaliskiej. Szanowni Państwo, de facto powinniśmy tutaj stać, myślę, w 2015, no, w 16 roku, witając dzieci, które mogłyby uczęszczać do wyremontowanego czy nowo postawionego przedszkola. Niestety mamy czerwiec 2017 roku i dzisiaj chcieliśmy podsumować tą inwestycję prezydenta Marka Wojtkowskiego. Przypomnę o tym, że sam zamysł i pomysł dotyczący wybudowania tego przedszkola pochodzi jeszcze od poprzedniego prezydenta, bo patrząc na to, jak działa prezydent Marek Wojtkowski, to pewnie nawet to by się nie rozpoczęło. Ale drodzy Państwo, proszę o to, żebyśmy znów popatrzyli sobie troszeczkę chronologicznie, jak wygląda sytuacja. Otóż dokumentacja została odebrana w sierpniu 2014 roku, a więc jeszcze za czasów poprzednich rządów. Podpisanie umowy z wykonawcą luty 2015 roku, a więc pan prezydent miał czas na to, żeby zmodyfikować ewentualnie projekt budowlany pod potrzeby takie, jakie widzi już nowa administracja, bo słyszeliśmy z ust wiceprezydent, że wina za to, że w tym przedszkolu, to przedszkole nie zostało oddane w terminie, leży po stronie ponoć błędów w dokumentacji. No więc przypomnę, że prezydent miał czas na to, żeby pewnych korekt dokonać. Pierwszy wykonawca i kwota, jaka znalazła się na umowie, to 5 973 tysiące złotych, luty 2015 roku. 12 miesięcy na wykonanie tejże inwestycji. Od tego czasu miało się zacząć, tutaj miały się zacząć zmiany, które miały doprowadzić do tego, że dzieci będą chodzić do przedszkola, do którego się zapisały, że rodzice nie będą musieli rozwozić dzieci po różnych placówkach, a tym samym raz źle, myślę, to wpływało również na dzieci, bo były w różnym środowisku, a dwa również i podnosiło koszty funkcjonowania poszczególnych rodzin, bo trzeba było dzieci wozić do poszczególnych placówek oświatowych. Termin realizacji, tak jak powiedziałem, luty 2016 roku. Jak wiemy, dzisiaj jest czerwiec 2017 roku i dopiero wtedy ma nastąpić oddanie. Prezydent zauważa opóźnienia, proszę Państwa, w grudniu 2016 roku. A więc proszę zobaczyć, jak długo trwało od momentu, kiedy została podpisana umowa, żeby pan prezydent zobaczył, że są opóźnienia. I to są słowa najbliższego zaplecza pana prezydenta, że w grudniu zauważono opóźnienia w tej materii i dopiero prezydent zaczął interesować się inwestycją za 5 milionów złotych, bo tak możemy to, myślę, skwitować. Kwiecień 2016 roku, odstąpienie od umowy przez Urząd Miasta. Następnie zwolnienie urzędnika, drodzy Państwo. Pamiętamy, jak zwolniono urzędnika. Prezydent próbował zrzucić odpowiedzialność. To nie ja, to podlegli mi urzędnicy. Tylko pamiętajmy o tym, że nadzór nad urzędnikami sprawuje prezydent miasta. A więc to on ponosi odpowiedzialność za to, jak ci pracownicy pracują, jak wykonują swoje obowiązki. Co zresztą nie zostało potwierdzone przez sąd, dlatego że sąd nie podzielił stanowiska pana prezydenta w tej materii, mimo tego, że jak wspomnę, powiedziano, że to prezydent ponosi odpowiedzialność za to. Drodzy Państwo, czerwiec 2016, zawiadomienie do prokuratury. Jak się potem okazało, to zawiadomienie do prokuratury też zostało w taki sposób zrobione, że niestety zostało oddalone. Jak widzę, z tyłu samochód pana prezydenta, więc pewnie pan prezydent z wizytacją przyjechał do naszego przedszkola, ale widząc pewnie ilość osób, która stoi przed przedszkolem, samochód zawraca. Drodzy Państwo,
Otóż to zawiadomienie, tak jak wiecie Państwo, zostało oddalone, ale pamiętajmy jeszcze o jednym. Mówiło się wiele i dużo na tym, że są nieprawidłowości, a w zawiadomieniu można było przeczytać, że miasto mówi o 270 tysiącach złotych nieprawidłowości, a nie o kwocie, jaką wielokrotnie próbowano w mediach mówić, 3 milionów złotych. Pozostało 40% prac, tak zostało przekazane. Więc proszę Państwa, jeżeli zostało 40% prac, to dlaczego, jak miasto mówiło, wypłacono około 3 milionów złotych za zrealizowane roboty pierwszemu wykonawcy? Ale jak się potem za chwilę okaże, zobaczycie Państwo, że wcale nie chodziło o kwotę 3 milionów złotych. Wynik kolejnego przetargu to 5 191 599 zł i 34 grosze, lipiec 2016 roku. Drodzy Państwo, skoro 40% prac zostało do dokończenia, to i 40% kwoty powinno być do dokończenia tegoż postępowania, a okazało się, że kwota jest prawie zbliżona do tej, na którą podpisano w pierwszym terminie realizacji. I pamiętamy wypowiedź strony prezydenckiej, która mówiła, że na dokończenie przedszkola potrzeba 3 do 4 miesięcy. A więc, drodzy Państwo, w związku z tym zakończyłyby się prace gdzieś w okolicach listopada. No dobrze, powiedzmy, że zgodnie z umową do 15 grudnia. A dzisiaj mamy czerwiec, dopiero przedszkole jest otwierane. Proszę Państwa, umorzenie postępowania, o którym już mówiłem, przez prokuraturę, a więc prokuratura nie potwierdziła tych doniesień, które pan prezydent w tej materii mówił. Drodzy Państwo, mało tego, my jako włocławianie zostaliśmy narażeni na dodatkowe koszty, dlatego że podpisano aneks przedłużający wykonanie tejże umowy do 28 lutego 2017 roku, a więc blisko 2 miesiące przedłużono termin wykonania, co uniemożliwiło naliczenie dodatkowych kar dla wykonawcy. Dlatego to jest też skandal, z którego prezydent powinien się wytłumaczyć, na jakiej podstawie tak zostało zrobione. Natomiast proszę Państwa, czytając sprawozdanie z 2015 roku, wbrew temu, co mówił urząd, że 3 miliony złotych wypłacono wykonawcy, możemy przeczytać, że wypłacono 4 986 992 złote. A więc można byłoby powiedzieć, gdzie podziały się 2 miliony złotych, o którym nie wspomina w ogóle Urząd Miasta. Mówi tylko, ja jeszcze dzisiaj potwierdzałem kwotę, jaka kwota została wydatkowana pierwszemu wykonawcy. Powiedziano mi jeszcze dzisiaj, że kwota około 3 milionów złotych to jest kwota, którą wykonawca dostał za pierwszym razem. I proszę Państwa, sprawozdanie z 2015 roku 4 miliony 896 i sprawozdanie z 2016 roku 5 321 242 zł. A więc z tego też wynika, że zawarto dodatkowy aneks na dodatkowe roboty z wykonawcą, bo kwota jest o 200 tysięcy wyższa niż była zakładana na samym 34 zł. I oddaję głos panu przewodniczącemu Januszowi Demczyńskiemu. Proszę Państwa, jak widać na załączonym obrazku, to przedszkole numer 30 jest najdroższe w wykonaniu, ale też pewnie będzie najdroższe w utrzymaniu. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie jesteśmy za tym, żeby budować jakieś baraczki, żeby budować siermiężnie, tylko żeby budować z rozmachem, żeby to były budynki funkcjonalne, ale też racjonalnie gospodarować pieniędzmi, a nie nimi szastać. Z przytoczonych przez pana przewodniczącego Jarosława Chmielewskiego danych wynika w sposób jasny, że to przedszkole kosztuje blisko 10 300 tysięcy, a na początku miało kosztować blisko połowę 5 milionów, czyli blisko połowę mniej tejże kwoty, więc tu widać, jaka jest gospodarność i podejście prezydenta Marka Wojtkowskiego do powierzonego sobie mienia i do publicznych środków. Ja myślę, że przy tych pierwszych perturbacjach, które były, ja pamiętam, że na Komisji Budżetu kwestionowałem poprawkę do budżetu, która zakładała już temu nowemu wykonawcy pewien aneks na wykonanie
dodatkowych prac na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Wtedy poparło mnie SLD i pani prezydent Korpola Komorowska tą poprawkę zdjęła. Natomiast, ale jak widać, myślę, 200 tysięcy więcej, jest niż było w umowie, więc teraz SLD, mówiąc kolokwialnie, siedziało cicho, gdy te rzeczy się już działy, bo po prostu podpisano porozumienie i koalicję stołkową SLD Platforma Obywatelska z prezydentem Markiem Wojtkowskim. Proszę Państwa, myślę, że kolejny prezydent naszego miasta będzie miał problem z tym przedszkolem, bo tak do końca nie wiemy, gdy trwała przerwa w budowie, czy te rzeczy wszystkie związane z odwodnieniem, osuszeniem, czy one zdadzą egzamin. Jesteśmy jeszcze przed sezonem grzewczym. Kubatura niektórych tutaj pomieszczeń i wysokość budynków pokazuje, że to ogrzewanie tego pomieszczenia będzie bardzo drogie i być może nowy prezydent będzie stawał przed dylematem, żeby w niektórych pomieszczeniach obniżać sufity, żeby te koszty utrzymania były mniejsze. Myślę, proszę Państwa, że takie działanie ze strony prezydenta zasługuje na to, żeby on na najbliższej sesji Rady Miasta nie otrzymał absolutorium od radnych Rady Miasta Włocławek, bo nie jest to racjonalne gospodarowanie powierzonym sobie mieniem i powierzonymi sobie środkami pieniężnymi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Kowalski. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, obiekt oddany do użytku za chwilkę będzie. Dzieci już uczęszczają do przedszkola, ale droga, która prowadzi do tego, że nowego przedszkola, jest w fatalnym stanie. Ja już w listopadzie ubiegłego roku zwróciłem się do pana prezydenta, aby w miarę możliwości i w miarę środków ta droga została naprawiona, wyremontowana. Tak naprawdę potrzebny jest nowy dywanik. Pan prezydent odpowiedział mi w grudniu, czyli pół roku temu, że informuje, że polecę Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg wykonanie napraw doraźnych wyżej wymienionej nawierzchni. Szanowni Państwo, naprawy doraźne w centrum osiedla, gdzie przyjeżdżają rodzice z dziećmi i gdzie mieszkańcy oczekują od pana prezydenta, że ta droga będzie dobra, nic nie daje. Naprawy doraźne można wykonać gdzieś, gdzie jest dziura, a ta droga jest cała w fatalnym stanie. Apeluję jako mieszkaniec osiedla Południe do pana prezydenta, aby pochylił się nad problemem i wykonał tą drogę w sposób właściwy. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze kierujemy pytanie do pana prezydenta. Co stało się z tymi 2 milionami złotych, które pokazaliśmy z 2015 roku, gdzie wydano blisko 5 milionów, czyli proszę zobaczyć, niekonsekwencja całkowita w działaniu, bo skoro było powiedziane, że 40% prac zostało wykonanych, to na jakiej podstawie zostało wypłaconych blisko 90% wynagrodzenia, które należało się za to przedszkole? Żądamy odpowiedzi na to pytanie, bo tą kwestię trzeba dokumentnie i wyjaśnić, dlatego że to są konkretne pieniądze nas wszystkich, włocławian, i nie można w taki sposób przekazywać tych informacji. Jeszcze raz podkreślę, że wielokrotnie wypowiedzi ze strony służb pana prezydenta i pana prezydenta dotyczyły 3 milionów złotych, jakie zostały wypłacone na ten cel. I oczywiście druga kwestia, to apeluję do radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, żeby tak jak w zeszłym roku mocno mówili na temat nieprawidłowości dotyczących tego przedszkola, byli konsekwentni w działaniu i pamiętali o tym również przy absolutorium, to co wspomniał pan przewodniczący Janusz Demczyński, i nie dawali skwitowania z wykonania budżetu prezydentowi za niestety te między innymi nieprawidłowości, ale o absolutorium to jeszcze z państwem będziemy mówić, będzie specjalna konferencja, na której swoje wątpliwości przedstawimy. Bardzo serdecznie dziękuję.